Wstąpiłam do zakonu sióstr Anuncjatek 13 lat temu i to było trochę na przypadkiem, bo aby opowiadać od początku, kiedy byłam dzieckiem, miałam wychowanie katolickie, ale potem, kiedy byłam młoda, wyrzuciłam wszystko i cała wiara i nie chciałam słuchać o tym, ale nie przeszkadzało mnie, ale tylko wyrzuciłam wszystko, bo chciałam bawić się i być wolna, ale coś brakło mi bardzo i myślę, że nie byłam całkowicie zadowolona. I spotkałam młodzi i mi opowiedzieli dużo rzeczy o Bogu i miałam coś, które we mnie, które tęsknił za Boga, za modlitwę. I powoli nawróciłam się bardzo mocno, bo odkrywałam, że Chrystus naprawdę kocha mnie mocno. I to było bardzo mocne. I ja też chciałam wszystko dać do Niego, bo i być najbliższa od Niego. I to dlatego myślałam, że aby kochać Im bardziej i być bliżej z Nim, najlepiej dla mnie było życie monastyczne. Była życie monastyczne. Tu widzimy obraz naszej założycielki. Święta Joanna, to jest napisane Święta Joanna de Valois, ale normalnie mówimy Święta Joanna francuska. I to w ten sposób, że ona chciała być znana. Założyła naszego zakonu, który nazywa się Zakon Najświętszej Marii Panny, ale to prawda, że jest bardziej znany, jesteśmy bardziej znani jako siostry Anuncjatki, bo ona, Anuncjatki to znaczy zwiastowanie i ona bardzo podobało się to tajemnic. I to dlatego jesteśmy to w ten sposób, że ludzie znają nas. Ona założyła nasz zakon w 1502 roku. To znaczy, że mamy 500 lat, bardzo stary. I była królowa, ale w krótki czas. Była córka króla Ludwika XI i była też żona króla. Ale kiedy była mała, modliła się, bardzo cierpiła w swoim życiu, bo nie była kochana przez jego
tata i mieszkała dalej od niego i od rodziców. Ale bardzo kochała Matkę Bożą i kiedy była mała, myślimy, że ona miała 7 lat, zrobiła tą modlitwę, żeby, bo chciała sprawić, chciała, że wiedzieć, w jakim sposób ona mogłaby sprawić Bogu przyjemność. I czuła się, że w jej sercu, że Matka Boża powiedziała ją, że ona będzie założyć zakon później, i aby podobać się Jezusowi. I szukałam, gdzie wstąpić, ale nie wiedziałam. I trochę na przypadkiem ktoś mi dał pewnego ojca, bo oczywiście rozmawiałam o tym z księdzem, bo można czuć rzeczy, ale nie są prawdy i nie są dokładnie, i to dlatego trzeba rozmawiać o tym. I ten ksiądz mi dał adres sióstr anuncjatek we Francji, bo jestem francuską oczywiście. I kiedy nie znałam duchowość sióstr tam, ale tylko kiedy spróbowałam tam, czułam bardzo spokojny i dla mnie to był znak. I co podobało mi się, to była miłość i prostota, że siostry były proste, miłe i bardzo szczęśliwe. I to dlatego znowu spróbowałam spędzać kilka dni tam i wstąpiłam. I to wkrótce nasza reguła jest naśladować Marię, aby podobać się Jezusowi i być jak Maria, ale jak Maria w Ewangelii tylko. Widzimy, że ona ma decymkę, bo nasza reguła to są 10 cnoty Najświętszej Marii. I te cnoty, że znaleźli w Ewangelii, bo ona ma sznur też, bo współzałożyciel był franciszkaninem. Ojciec Gabriel Maria i skaplerz widzimy, że jest czerwony, bo ona bardzo kochała ten tajemnic męka Chrystusa i chciała, że my wszyscy też miałyśmy czerwony skaplerz. Widzimy, że ona jest w habicie, ale nie była zakonnica, bo była księża i zajmowała jej księżyctwo. A tutaj jest ojciec Stanisław Papieski. I to dlatego jesteśmy tutaj w Polsce, bo byłyśmy zaproszeni przez ojców Marianów, bo 300 lat temu ojciec Papieski założył zgromadzenie ojców Marianów od Najświętszej
Marii w pocięciu i on nie mógł przez papieża, nie mógł dostać jego regułę, jej regułę. Reguła, że chciał, ale papież dał mu naszą regułę. I to dlatego od tego czasu mamy oczywiście wielkie więzy. Trwamy w oktawie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Oktawa kończy się kolejną uroczystością, uroczystością ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek 16 czerwca. W naszym mieście jest parafia pod tym wezwaniem i kościół. To kościół przy ulicy Ostrowskiej. Dlatego też tego dnia dla tej wspólnoty parafialnej jest to uroczystość odpustowa. W piątek mszy świętej o godzinie 17 w kościele parafialnym przewodniczył będzie ksiądz biskup Stanisław Gębicki. W czasie tej mszy świętej, jednocześnie sumy odpustowej, ksiądz biskup udzieli święceń prezbiteratu i diakonatu braciom ze Zgromadzenia Księży Orionistów. W czwartek 14 czerwca przypada 25. rocznica beatyfikacji biskupa Michała Kozala, patrona naszego miasta. 14 czerwca 1987 roku, dziś błogosławiony ojciec święty Jan Paweł II, na placu przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie ogłosił biskupa Kozala błogosławionym na zakończenie II Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Biskup Kozal patronuje naszemu miastu, dlatego też uroczystości centralne ku czci patrona odbędą się tego dnia. O 18.30 sprawowana będzie w Bazylice Katedralnej msza święta. 14 czerwca w Świnicach Warckich w Sanktuarium Narodzin i Chrztu świętej siostry Faustyny Kowalskiej miała będzie miejsca diecezjalna pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych. Mszy świętej o godzinie 11 przewodniczył będzie pasterz diecezji. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, o której mówiliśmy, a która przypada w piątek, to także dzień modlitw o świętość kapłanów. Z taką prośbą do wiernych, do Kościoła wyszedł ojciec święty Benedykt XVI. Pamiętajmy w naszych modlitwach o księżach, bowiem takich będziemy mieli księży, takich kapłanów, za jakich będziemy się modlili, o jakich będziemy Pana Boga prosili. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł ze swoimi uczniami do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Mówiono bowiem, człowiek z natury dużo mówi. Często mówimy, słyszałem, słyszałam, ktoś mi powiedział. Mówi się, że często to, co mówi się w naszych rozmowach, w mediach, w relacjach z innymi, bardzo często nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Mówi się, że odszedł od zmysłów. Również za czasów Jezusa były sytuacje, w których mówiono dużo o Jezusie, ale bardzo często były to wypaczone wieści, nowiny. Często były to pomówienia, jak doskonale wiemy z kart Pisma Świętego, z Ewangelii, były to fałszywe często świadectwa. Mówi się, że odszedł od zmysłów. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Co dzisiaj mówię o Jezusie Chrystusie? Co mówi się o Jezusie Chrystusie w moim domu, w mojej rodzinie? Tam, gdzie pracuję, tam, gdzie się uczę? Na ile umiem w pełni zaufać Panu Jezusowi i Jego Ewangelii, a nie temu, co mówi się we współczesnym świecie, często wypaczony, w niewypaczony sposób, często i obłudnie, cynicznie, szyderczo. Ewangelia Jezusa Chrystusa ogranicza. Mówi się, że ogranicza wolność człowieka. Mówi się, że Jezus dzisiaj jest niewygodny, że wymaga zbyt wiele. Mówi się i wciąż się mówi. Pytanie, na ile przez słuchanie tego, co się mówi, umiem spojrzeć na świat przez właściwy pryzmat.
I tak jak szyba, mimo że jest szybą, to jednak widzimy, że nie doskonały jest obraz znajdujący się po drugiej stronie szyby. Tak często nasz obraz Boga poprzez fakt, że słuchamy tylko tego, co się mówi tu i ówdzie o Jezusie Chrystusie, jest wypaczony. Mówi się, że odszedł od zmysłów. A Bóg wychodzi do człowieka, aby go uwolnić od schematów, od zniewolenia, od tego, co dzieli, co powoduje egoizm, pyszność, co powoduje kłótnie, spory, nienawiść. Bo Jezus jest tym, który głosi dobrą nowinę o zbawieniu. Co dzisiaj mówi się o Jezusie w moim domu? W jaki sposób ja dzisiaj mówię o Jezusie w swoim słowie, ale przede wszystkim w świadectwie życia?